Zadajecie mi to pytanie dość często, jaki jest lub jakie są moje ulubione filmy i moja odpowiedź brzmi zazwyczaj tak samo, bo uważam, że nie ma czegoś takiego jak jeden ulubiony film. Bardzo trudno wyobrazić mi sobie nawet listę, ułożoną listę kilku najlepszych filmów, którą musiałbym uporządkować, wybrać, który film jest lepszy, który film jest gorszy, bo to trochę jak wybór między 20-letnią Brigitte Bardot a 20-letnią Catherine Deneuve. Nawet gdy wydaje ci się, że to musi być Brigitte i decyzję masz na wyciągnięcie ręki, wtedy widzisz Playboya z 1965 roku i cały proces decyzyjny zaczyna się od nowa. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno o 20-letniej Brigitte Bardot, jak i o 20-letniej Catherine Deneuve bardzo lubię mówić. Tak samo jak bardzo lubię mówić o filmach, więc postanowiłem popowiadać wam o moich filmach, tych nie tylko ulubionych, ale też tych, które najbardziej na mnie wpłynęły, bo wydaje mi się, że ten aspekt jest w tym wszystkim najważniejszy. Nie będzie to jakaś przemyślana seria, nie będzie na niej gruntownie ułożonych filmów od najgorszego do najlepszego. Nie wiem nawet, ile filmów się na niej ostatecznie znajdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie ich co najmniej kilka. Na pierwszy ogień, klasyka gangsterskiego gatunku, film, który równie dobrze mógłby być definicją filmu. Dawno temu w Ameryce. Carry that stink of the streets with you the rest of your life. I like the stink of the streets. It makes me feel good. I like the smell of it. It opens up my lungs. Sergio Leone nie po raz pierwszy w życiu chciał zrobić coś wielkiego. Gdy w 1968 roku kończył pewnego razu na Dzikim Zachodzie, w jego głowie pojawiła się myśl o ekranizacji The Hood, autobiografii Herschela Goldberga, żydowskiego gangstera z Nowego Jorku, który jako jeden z niewielu w swoim fachu postanowił przelać wspomnienia na papier i przypłacił to koniecznością spędzenia reszty swojego życia w ukryciu. Leone zafascynował się głównie młodością gangstera, współzałożonym przez niego gangiem, w którego skład wchodzili Max, Patsy, Dominik, Kokaj oraz właśnie Goldberg, nazwany w filmie Davidem Aronsonem, który najczęściej występował także pod pseudonimem Noodles. Go on, Noodles. Your mother's calling you. Nie przez zamiłowanie do zupek chińskich, ale przez wrodzony talent do nadzwyczaj skutecznej improwizacji. Ślady tej improwizacji widoczne były zresztą także w samej książce. Gdy Leone spotkał się z Goldbergiem, aby przedyskutować szczegóły filmu, szybko zorientował się, że opisana przez autora młodość była jedyną autentyczną częścią jego biografii. Reszta, na którą składały się liczne przestępstwa, rozboje i udziały w głośnych aferach, były raczej zbiorem zasłyszanych plotek i zmyślonych historii gangstera, który chciał przedstawić się jako kolejny Mayor Lansky czy Al Capone, a w rzeczywistości był nikim. Szarym, zwykłym przestępcą, jakich wiele chodziło wówczas po dzielnicach Nowego Jorku. Owa zwykłość historii Goldberga nie zniechęciła jednak reżysera. Wręcz przeciwnie, być może to właśnie ona sprawiła, że Leone poświęcił dawno temu w Ameryce tak wiele czasu. Choć pracę nad pozyskaniem praw do realizacji filmu rozpoczął już pod koniec lat 60., zdjęcia rozpoczęły się dopiero 14 czerwca 1982 roku, a w międzyczasie twórca spaghetti westernów zmuszony był odrzucić propozycję wyreżyserowania innego gangsterskiego klasyka, Ojca Chrzestnego, którego zaoferowało mu studio Paramount. Dawno temu w Ameryce miało być jednak czymś jeszcze większym. Gdy okres zdjęć dobiegł końca, Leone miał do dyspozycji prawie 10 godzin nakręconego materiału i próbował rozbić swój film na dwie oddzielne części, z których każda miałaby trwać po 180 minut. Dystrybutorzy nie chcieli jednak tego słyszeć, więc na kilka długich wieczorów Leone zamieszkał w pokoju edytorskim i wybierał fragmenty, które z dzieła swojego życia musiał usunąć. Ostatecznie obciął film do 229 minut, a gdy zaprezentował je na światowej premierze w Cannes, produkcję zamknęła ponoć 15-minutowa owacja na stojąco. Wydawało się zatem, że finansowy sukces jest na wyciągnięcie ręki. Filmowi wyznaczono ogólnokrajową premierę, zagraniczni krytycy byli zachwyceni, coś przeszkadzało tylko ludziom, którzy zajmowali się pieniędzmi. Amerykański dystrybutor filmu po raz kolejny uznał, że dawno temu w Ameryce jest o co najmniej kilkadziesiąt minut za długie i że nikt nie będzie chciał spojrzeć na film, który trwa niecałe 4 godziny. Do Leone wysłano zatem prośbę o kolejne cięcia, a gdy ten stanowczo odmówił, poprawki nałożyła sama wytwórnia. Przycięła film do 139 minut i pozmieniała nawet jego chronologię do tego stopnia, że Leone przestał traktować dawno temu w Ameryce jako swoją produkcję. Amerykańska wersja dawno temu w Ameryce była raczej produkcją ludzi myślących tylko o pieniądzach, które nigdy nie nadeszły. Film zarobił w kinach 5 milionów dolarów i przyniósł swojej wytwórni olbrzymie straty. Amerykańscy krytycy nazywali go nawet najgorszym filmem 1984 roku.
i dopiero gdy kilka lat później zobaczyli jego europejską wersję, zmienili zdanie, nagle dostrzegając przed sobą, jak sami mówili, jeden z najlepszych obrazów całej dekady. Sheila Benson at the time voted it the worst movie of the year, and then 8 years later voted it the best movie of the decade, which I thought was really interesting. Jeśli nie widzieliście jeszcze dawno temu w Ameryce, to właśnie ta pełniejsza, prawie 4-godzinna wersja jest tą, którą powinniście nadrobić. Na pierwszy rzut oka długość dwóch Spider-Manów może rzeczywiście nieco odstraszać, tym bardziej, że w temacie gangsterskiego kina jest to film o wiele wolniejszy od chociażby Chłopców z Ferajny czy Ojca Chrzestnego, ale to bardziej swobodne tempo nadaje też historii Davida Aronsona potrzebnej dostojności. To jeden z tych filmów, przy których wiesz, że masz przed sobą coś wyjątkowego, nawet jeśli w żadnym momencie ta wyjątkowość nie jest na siłę kreowana. Historia skupia się na postaci Aronsona, granego przez Roberta De Niro, bohatera numer jeden, którego poznajemy na ekranie z trzech różnych perspektyw. Młodego chłopaka, który wychowuje się na brudnych ulicach Brooklynu, szanowanego gangstera, który szczęścia w życiu zawodowym nie może przenieść na życie prywatne, a także podstarzałego emeryta, który zyskuje odpowiedź na pytania, których nigdy nie spodziewał się nikomu zadawać. I choć tworzenie filmu, który przebiega w kilku różnych wymiarach czasowych, nie było czymś nowym, wcześniej niespotykanym, dawno temu w Ameryce wykorzystuje motyw retrospekcji w sposób, który filmom zdarza się niezwykle rzadko. Każda najmniejsza decyzja poszczególnych bohaterów wpływa na ich dalsze losy, a każdy najmniejszy gest wydaje się mieć znaczenie dla kolejnej części filmu. Nic nie jest tu przypadkowe, każdą sekundę akcji dopracowano do perfekcji i nie musimy długo czekać, aby zwrócić na to uwagę. Leone od początku wrzuca nas w sam środek wydarzeń i co ciekawe, pierwsze kilkanaście minut filmu to też jedyny fragment, w którym te wydarzenia dzieją się naprawdę szybko. Są przytłaczające. Leone chce w ten sposób zaangażować widza, pokazać mu zarys historii, której na razie nie da się zrozumieć, ale bardzo chce się to zmienić, bardzo chce się poznać. Reżyser nadaje też całości symbolicznego znaczenia. Film otwiera prawie 4-minutowa sekwencja, której głównym bohaterem jest ten denerwujący dźwięk starego telefonu. Tylko czy telefon w oglądanym przez nas wymiarze istnieje naprawdę? Być może jego dźwięk jest raczej równie denerwującym i nieustępliwym odgłosem sumienia, które odezwało się w człowieku, który zdradził swoich przyjaciół i jak właśnie się dowiedział, wysłał ich na przedwczesną śmierć. A to przecież dopiero początek. Dawno temu w Ameryce to jednak zdecydowanie więcej niż sama historia, która w tym momencie filmu dopiero zaczyna się komplikować. To także olbrzymi natłok emocji, wzmocniony nieustannymi zbliżeniami na twarze bohaterów, a także znakomicie przedstawiony schemat dążenia do sukcesu i późniejszego upadku, obejmujący czwórkę głównych bohaterów, z którymi spędzamy niemal całe ich życie. Aktorsko film stoi na znakomitym poziomie, ale połową sukcesu była tu praca charakteryzatorów i ludzi odpowiedzialnych za wybór odpowiednich aktorów. Młodsze wersje bohaterów, których poznajemy na ekranie, rzeczywiście współgrają z ich bardziej dojrzałymi odpowiednikami, a starzeje się tu także całe miasto, przez co dawno temu w Ameryce tworzy jeden z najbardziej dokładnych obrazów XX-wiecznego Nowego Jorku. Całe miasto dorasta razem z toczącą się akcją filmu, a nie zmienia się tylko występująca w nim brutalność. Rzecz, którą Leone potraktował bardzo dosłownie i przedstawionymi na ekranie zbrodniami, gwałtami oraz egzekucjami stworzył jedną z najbardziej dosadnych produkcji swoich czasów. Dziś może nie robiącą aż takiego wrażenia, ale nadal krwawo brutalną, potrafiącą jednak przy tym zachować bardzo spokojny tok nadchodzących wydarzeń. W tym ostatnim najbardziej pomogła chyba muzyka. Ennio Morricone jeszcze raz przeszedł samego siebie, a co nie zdarza się często, soundtrack do dawno temu w Ameryce stworzył jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Aktorzy na planie mogli zatem słyszeć, jaka muzyka przypadnie na konkretne fragmenty produkcji i łatwo zgadnąć, że jej wpływ na całość stał się przez to jeszcze większy. Well, the music is so strong. Za swoją pracę Morricone nie otrzymał jednak nawet nominacji do Oscara, a winę po raz kolejny należało zrzucić na amerykańską wytwórnię. Przy edycji filmu nazwisko kompozytora przez pomyłkę wycięto z czołówki, co według zasad oznaczało dyskwalifikację z wyścigu pod złotą statuetkę. Mimo wszystkich przeciwności, dawno temu w Ameryce zdobyło jednak status filmu kultowego i trudno się temu dziwić. Niemal wszystkie jego elementy stoją na najwyższym poziomie, a możliwość ich interpretacji jest niemal nieskończona. Czy film przedstawia wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, a może jego ostatnia część jest wyobrażeniem człowieka uzależnionego od opium.
Czy nuta niepewności w ostatniej scenie rzeczywiście powinna zwracać na siebie naszą uwagę, a może reżyser zagrał po prostu na nosie i otworzył zakończenie bez jakiegoś konkretnego celu? Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że odpowiedzi na te pytania nie poznamy już nigdy, ale dawno temu w Ameryce nie przestanie ich zadawać. Bo nawet jeśli na przestrzeni obszernych 4 godzin na pierwszy rzut oka film Leone nie mówi zbyt wiele, to jednak do powiedzenia ma zdecydowanie więcej niż wszystkie filmy, które widziałem w tym roku, razem wzięte.